it by a suicide. Cmentarna brama jest już od dawna zamknięta i prawie nikt nie pamięta tego miejsca, gdzie zasnął na wieki nasz przyjaciel wspaniały. Zawsze nam pomagał, zawsze dawał dobre rady. Nagły atak spawacza przekazuje mu pokój, a dla was wszystkich niech to będzie ostrzeżenie, jak łatwo odebrać człowiekowi nadzieję. Sposób na życie miał chłopak bardzo prosty, regularnie palił za sobą wszystkie mosty łączące jego życie z naszym światem, więc nie próbujcie czasem mówić, że był wariatem, bo był kurwa normalny, ale miał problemy, z którymi czasami sobie rady nie dajemy. Ciągle o coś walczył, oczywiście dla idei, myślał tak jak my i nie tracił nadziei, że dobre rzeczy na świecie da się jeszcze uratować, tylko trzeba samemu je kontrolować. Pierwszy gwóźdź do trumny wbiła jego dziewczyna, gdy pewnego dnia niespodziewanie oznajmiła: no wiesz jak jest, inne charaktery, ja muszę się wziąć za robienie kariery. Słuchał jej uważnie, miał kamienny wyraz twarzy. Gdy wyszła z mieszkania, popłakał się dwa razy. Zastanawiał się nad sensem swego istnienia. Razem z nią odeszły niektóre piękne marzenia. Zabrali mu słońce, pierdolone słońce, tak radosne i tak gorące. Zabrali mu słońce i poznali z nocą noc. Powiedz, kurwa, powiedz mi, po co zabrali mu wolność i zaufanie, podłączyli do czegoś i zrobili w mózgu pranie. Gdy już jakoś się pozbierał, wpadł kolejne gówno, z którego wyjść jest bardzo trudno. Rodzice się nim w ogóle nie interesowali i przez cały czas jak powietrze traktowali. Mieli przecież kochaną córeczkę, która przypominała łagodną owieczkę. Pamiętam jak jeden raz on strasznie się żalił, że nie ma już w nim życia, że się wypalił. Rozwijanie świadomości to go podniecało, dawało mu energię i nakręcało. Potrafił wpierdalać non stop przez 2 tygodnie i po takim meetingu wyglądał okropnie. Problemy z ostrością i roztępy na twarzy, ale ty schudłeś, zauważyli nawet starzy. Zauważył zmiany także znajomy dentysta, gdy zobaczył jego język, uśmiech zniknął mu z pyska. Chcieliśmy z nim pogadać, to kazał nam spierdalać. Uspokoił się dopiero, gdy zaczęliśmy przypalać. Zaczął płakać i powtarzać, że nie wie co się dzieje, że coś czy ktoś odbiera mu nadzieję. Ojciec go wyrzucił tydzień temu z mieszkania, a matka wędruje od szpitala do szpitala. Chciałem się dowiedzieć, o co mu chodzi, ale kwach już zaczął ostro mu wchodzić. Uśmiechnąłem się do niego i spojrzałem mu w oczy. Jego źrenice już nabrały pełnej mocy. Spokojnie powiedziałem, pamiętasz o co walczyłeś? Co mocno kochałeś? Czego nienawidziłeś? Spojrzał na mnie tym już nieobecnym wzrokiem. Uśmiechnął się cynicznie i powiedział: trochę! Miłość i nienawiść to dzieci niewoli wydane na świat dla lepszej kontroli nad ludźmi, którzy muszą mieć podziały, bo bez nich świat zrobi się zbyt szary. Wstał i odszedł bez pożegnania. Miesiąc później słuchaliśmy już kazania. To był mały pogrzeb wielkiego człowieka, który nieustannie na coś czekał. Wierzył w dobro i walczył o zmianę, a sam był ciągle przez bliskich zdradzany. Pomagał innym przezwyciężyć cierpienie, a sam tracił wewnętrzną nadzieję, że wrócą do niego osoby, które tak mocno kochał. I to właśnie przez nie poleciała mu krew z nosa. Przed śmiercią napisał: czy to była moja wina, że przedstawienie tak szybko się zaczyna? Zabrali mi słońce, pierdolone słońce, tak radosne i tak gorące. 1997, na górach spawacza. On dobrze wiedział, co ta nazwa oznacza. Specjalnie o nim i specjalnie dla niego. Nie zapomnimy o tobie,
nigdy kolego. Śmierć w tak młodym wieku to pierdolone ostrzeżenie dla tych, co często wpierdalają marzenie pomieszane z kolorami, wrzucanymi rytmami. Energia nie idzie w parze z tripami. Każde marzenie ma inne działanie, więc nie wszystko kurwa naraz, bo na pewno coś się stanie. On o tym wiedział i robił to specjalnie. A wy nie chcecie przecież umrzeć, więc róbcie to normalnie. Nagły atak spawacza jest w tej kwestii podzielony. Są spokojne dyskusje i burzliwe spory. Połowa przypierdala, połowa nienawidzi, więc przynajmniej wiemy, o co kurwa nam chodzi. Cmentarzy w Polsce jest tyle, że aż głowa boli. Więc zastanówcie się dobrze, czy właśnie o to wam chodzi. Peace.